Buongiorno YouTube. Zorganizowałem ostatnio małe Q&A na Instagramie, a w związku z tym, że dziś wyjeżdżamy do Polski po 9, w zasadzie prawie że 10, dzisiaj mamy 10 dzień wakacjowania na Sycylii, postanowiłem, że zrobię małe Q&A właśnie dotyczące tego miejsca, tego prawdopodobnie jak podróżować, trzymać michę i tak dalej właśnie w okresie wakacyjnym. Znajdą się też pytania, które nie dotyczą prawdopodobnie tutaj Trapani i okolic Sycylii, ale o tym już zaraz. Wybrałem kilka najfajniejszych pytań, więc zacznę. Trenuję od 19 roku życia, czyli w tym roku pyknie mi 18 treningów. Jak trzymać michę na wyjeździe i nie zwariować? No, myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku. To znaczy, jesteśmy na wakacjach, więc wiadomo, że chcemy spróbować regionalnych produktów, takich jak na przykład rogaliczki z pistacjami i tak dalej. Pamiętajmy oczywiście o tym, żeby białko się zgadzało. No i jak my robimy? Robimy tak, że gotujemy sobie zazwyczaj 4-5 posiłków z 6, a jeden posiłek jemy w ramach jakiegoś takiego właśnie okolicznego specjału, dbając o to, żeby po prostu nie żreć tych kalorii zbyt wiele. Jak coś próbujemy, to próbujemy. W zasadzie jemy sobie jednego, dwa rogaliczki. Jeżeli są małe, jemy sobie lody w zamian jakiegoś posiłku i tak dalej. Ale nie przesadzamy na zasadzie takiej, że idziemy się nażreć, zjadając 500, nie wiem, różnego rodzaju jedzenia na raz. No i bardzo ważne jest też to, że na wakacjach się bardzo dużo ruszamy. My nie robimy tutaj cardio, bo zazwyczaj robimy od 15 do 20 kilku tysięcy kroków dziennie, więc dla nas jest to bardzo dużo, w związku z tym, że dziennie wykonujemy może do 5-6 tysięcy tak w normalnych warunkach, więc jest to ogromna ilość cardio, ogromna ilość ruchu dla nas i w ten sposób dbamy sobie o to, żeby wszystko miało ręce i nogi. Ze względu na wysokie temperatury prawdopodobnie najlepiej byłoby przechowywać wszelkiego rodzaju jedzenie w jakiejś właśnie torbie termicznej i nawet wzięliśmy taką torbę termiczną z Polski, z tym, że oczywiście nie wzięliśmy wkładów do takiej torby termicznej. No plusem torby termicznej jest to, że ona tak czy siak w jakimś tam stopniu trzyma to ciepło, dlatego my po prostu przechowywaliśmy dzień wcześniej zrobione posiłki w lodówce i one potem przez dłuższy czas wytrzymywały w takich temperaturach trapańskich, można powiedzieć, czyli w granicach aktualnie 30 stopni, z tym, że my zazwyczaj zabieraliśmy ze sobą dwa, maksymalnie trzy posiłki i zjadaliśmy to do pierwszej połowy mniej więcej dnia i jeden gdzieś tam posiłek jedliśmy sobie po prostu na mieście, więc z takimi założeniami dawało radę zrobić tak, żeby te posiłki nie musiały z nami podróżować do samego końca dnia. Stąd też nie zdarzyło nam się chyba nigdy zjeść tutaj niczego zepsutego, mimo tego, że bardzo często było tak, że naszym głównym źródłem białka tutaj był serek wiejski, zatem coś, co generalnie w lodówce musi cały czas siedzieć i do dużych temperatur nie lubi, więc można jak najbardziej i myślę, że nawet zwykła reklamówka zdałaby egzamin, jeżeli ktoś zjadłby to wszystko odpowiednio wcześniej. Jeżeli chodzi o to, co smakowało mi najbardziej tutaj na Sycylii, no to muszę wybrać swoje top 3. Zdecydowanie numerem 1 będą rogaliczki z pastą pistacjową. Pasta pistacjowa to jest coś na kształt naszej Nutelli, tylko że robiona z pistacji. Bardzo słodka, bardzo pyszna. No i generalnie jest to coś, co rozwaliło mi totalnie głowę. Najlepsza rzecz, jaką jadłem chyba w swoim życiu. Numer 2 to zdecydowanie będą lody z cukierni La Parotti, a w zasadzie z lodziarni La Parotti. Nie dajcie się nabrać, że najlepsze lody są w okolicy portu, bo to nieprawda, La Parotti to jest mistrzostwo świata. I 3 to muszę chyba powiedzieć pizza. Pizza, którą jedliśmy tutaj w coś tam Mediterane, nie pamiętam jak nazywała się ta
ta pizzeria, natomiast jest to w zasadzie restauracja, która serwuje również pizzę, bo tej pizza to nie jest taki typowy fast food jak u nas, tylko normalna rzecz, którą zamawia się w restauracji. W związku z tym była przepyszna, miała chyba najlepsze ciasto, jakie kiedykolwiek jadłem w swoim życiu. Świeże oczywiście produkty, bo wszystko jest z okolicznych zbiorów, plus ryby i owoce morza są bezpośrednio z mórz, które otaczają całą wyspę. No i co jeszcze? No i jest to przede wszystkim pizza, która nie siedzi absolutnie na żołądku. Zjedliśmy tej pizzy dość sporo. Zero uczucia odbijania, zero uczucia siedzenia na żołądku, zero uczucia zeszmacenia, jak to bywa po normalnej polskiej pizzy. Lekko, pysznie i przyjemnie, także zdecydowanie polecam sycylijską, prawdziwą włoską pizzę. To tutaj w Trapani nie widziałem nikogo, kto by trenował. Na siłowni może była z jedna osoba, która wyglądała, jakby kiedykolwiek podnosiła jakiekolwiek ciężary, więc można powiedzieć, że zdecydowanie trapańskie dziki nie dorównują naszym polskim dzikom, co pewnie dla większości jest dziwne, bo i tak wchodząc na polskie siłownie rzadko widuje się kogoś, kto podejrzewałoby się o solidny trening. Ja od bardzo dawna już nie stosuję jakby totalnych offów, na przykład na zasadzie tygodnia offu od treningu i tak dalej, ze względu na to, że bardzo szybko rozregulowuje mi się układ nerwowy i później po powrocie mam bardzo duże problemy do tego, żeby wrócić w optymalny sposób do ciężarów, które dźwigałem, więc zdecydowanie lepiej na mnie działają po prostu okresy roztrenowania, czyli zmniejszenia ilości tych treningów, zmniejszenia ewentualnie tonażu lub zmniejszenia po prostu objętości treningowej na pewien określony czas. Teraz tutaj wyszło właśnie w bardzo fajny sposób coś ala takiego roztrenowania, więc w ten sposób te deloady slash roztrenowania slash devolume, coś tam, nazwijcie to jak chcecie, przeprowadzam. Pytanie o płatki padało bardzo często w momencie wrzucenia go na Insta Stories. Niestety są to płatki, które są kupione właśnie tutaj na Sycylii. One się nazywają Choco Rice bodajże i oni tutaj mają tego naprawdę sporo, bo nawet w Lidlu, w najzwyklejszym Lidlu można takie płatki dostać. Niestety, no nigdzie w Polsce ich nie widziałem, chociaż podobno w bodajże Aldim, czy w... chyba w Aldim, kumpel mi mówił, że właśnie takie płatki można było do jakiegoś pewnego czasu kupić. Nie wiem, czy dalej są, ale być może tak. Powiem wam szczerze, to są to najlepsze płatki, jakie jadłem w swoim życiu. I nawet, chociaż to jest bardzo mocne, co teraz powiem, nawet Lucky Charmsy myślę, że im nie dorównują. Więc no, bardzo żałuję, że nie mogłem przywieźć ich jakiegoś 10 ton do Polski. Niestety tutaj jakby tonaż bagażu na lotnisku mnie powstrzymuje, więc są ważniejsze rzeczy do przywiezienia z Sycylii niż te płatki, czego bardzo, bardzo żałuję. Fragmentu nie stosowałem, ponieważ nie było takiej potrzeby, natomiast samego GH od endogenika stosuję od jakiegoś czasu, że tak powiem, i bardzo, bardzo jestem zadowolony, także mogę serdecznie polecić. Teraz po przylocie do Polski na pewno zabieram się za BPC-157 oraz za TB-500 ze względu na właśnie moje kolana i będę sobie to leciał tak profilaktycznie, oczywiście TB troszkę na początku sobie takie ładowanie, a później już profilaktycznie to BPC będę sobie leciał. BPC ma jak bardzo dobre zastosowanie, nie tylko pod względem jakby tutaj ograniania stawów, także i na pewno od strony trawienia i od strony jelit samych w sobie będę zadowolony ze stosowania, mam nadzieję. Także no. Pomijając oczywiście koszty związane z wyżywieniem, z różnego rodzaju atrakcjami i w ogóle pieniędzmi, które zabieramy ze sobą, cała wycieczka kosztowała nas pewnie około 5,5 tysiąca, coś takiego, więc myślę, że jest to bardzo przyzwoita cena jak za 10 dni spędzone na Sycylii w bardzo sycylijskim klimacie. My mieliśmy oczywiście wynajęte mieszkanie całe dla siebie, mogliśmy gotować, mogliśmy uczęszczać sobie na plażę. W zasadzie mieliśmy 50 metrów od plaży mieszkanie, także jedną plażę mieliśmy zaraz obok siebie. Zaraz po drugiej stronie mieliśmy drugie morze, ponieważ mamy takie mieszkanko, gdzie jest jakby dwa morza obok siebie. Bardzo blisko Targ Rybny, no i generalnie bardzo, bardzo polecamy
blok, z którego wylatywaliśmy właśnie tutaj do Trapani, zamieszczam w podpisie tego filmu, jakby ktoś chciał zobaczyć sobie, jakie są oferty u Marzeny, to serdecznie zapraszam. Okej, na dzisiaj to już tyle. Dzięki bardzo, jeżeli ktoś dotrwał do końca tego materiału. Było bardzo dużo pytań odnośnie treningu, tego jak wygląda progressive overload, jak powinien wyglądać diety, tego jakich stosunków węglowodanów używać w diecie, w jakich okresach w ciągu dnia, czy post-workout, czy pre-workout, czy intra-workout, to, tamto i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że jestem tutaj na Sycylii, chciałbym, żeby zamknąć się to jak najwięcej pytań związanych właśnie z Sycylią i tym, jak operować treningiem, dietą i suplementacją w trakcie właśnie wakacji. Dlatego pominąłem te pytania. Jeżeli będziecie zainteresowani tym, żeby takie Q&A na kanale pojawiały się częściej, dajcie mi oczywiście znać i uwzględnię to jak najbardziej, tak żeby przynajmniej raz w miesiącu, czy tam raz na dwa tygodnie, jeżeli będziecie chcieli, takie coś na kanale się pojawiało. Ja na razie się zbieram, ponieważ lecimy na lotnisko, a Was zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się i bye! Ciao!